Słuchajcie, z tej strony Pan Rysownik i witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, w ostatnim odcinku udało nam się zdobyć naszego pierwszego Pokemona, czyli Clippa. Jesteśmy tuż przed trawą. Jestem zaskoczony tym, ile osób w ogóle czekało na powrót tej serii. Dzięki wielkie za wszystkie wasze komentarze. No ale teraz nareszcie oficjalnie zaczęliśmy nuzlocke, więc jest przed nami pierwsza trawa. Dostałem PokeBalli, jeżeli się nie mylę. Wolę się upewnić 15 razy, bo wiecie, nuzlocke. A więc, pierwszy Pokémon, jakiego spotkamy, możemy złapać. Ciekawe, co się trafi. Okej. I uwaga. Czy będzie to coś ciekawego? O, nice! Mime Junior. Ha! Będziemy mieć bardzo zróżnicowaną drużynę. Okej. I teraz czwarty poziom. Czy ja go nie zniszczę moim Vice Gripem? Tego nie przemyślałem. Dobra, robimy to tak. Rzucam normalnie Pokéballa. Bo ja się naprawdę obawiam, że tego malucha ja zniszczę jednym ciosem. Stałem się zbyt silny. Raz, dwa i trzy. Jest! Okej. Okej, czemu nie? Dobra, czyli mamy naszego pierwszego złapanego Pokemona. Jest to Mime Junior. Ha. Okej, czemu nie? Tak, oczywiście, że dałem mu nickname. Na pewno chcę mu zostawić tę końcówkę Junior. Wiecie co? Czekajcie, czekajcie, to jest będzie ważne bardzo. Zrobimy to trochę inaczej. Wejdę sobie teraz w ostatni odcinek, jaki nagrałem, i zobaczę sobie wasze komentarze i wybiorę stamtąd jakieś imię. Bo pytałem was sam, żebyście dawali jakieś propozycje i z tego coś wybiorę. Sortuj według najlepszych komentarzy i zobaczymy, kto tutaj dostawał jakieś lejeczki, coś. Jeżeli będzie Puchiena, to daj Greymane. No to nie jest Puchiena. Hulk Hogan. Kocham po prostu wasze te... Okej. Dostaliśmy tutaj Tosiek. Może być Tosiek. To jest... No, to jest chłopak. Może być idealnie. Dałem więc mu na imię Tosiek. Przepraszam, starczy tej miejsca. Jest, okej. Góra. Dobra. I kropka. Idealnie. Dołączył więc do nas Tosiek Junior. Może zabiorę jeszcze... O, idealnie. Dobra, zobaczmy sobie tylko, jakie on ma statystyki, jak on sobie poradzi w walce ewentualnie. No on ma, kurde, Copycat. Nice. I ma już od razu Confusion. Ma barierę. Pound, Confusion. Mamy bardzo, bardzo... A zaraz, właśnie, jaką ma jeszcze ten skilla. To będzie ważne. Filter, też jest super. O, nice! I super efektywne ataki na niego sobie działają. Okej. Tosiek będzie nam... Przyda nam się strasznie. Jako że gramy w trochę trudniejszą wersję, naprawdę chciał ich oboje podtrenować, więc damy Tośka na starcie i będę ich wymieniać sobie. Nie restore. Teraz jak się zmieniało? Jak się zmieniało? Aha, łajem. Dobra. Więc odrobinę sobie poćwiczymy, zanim polecimy dalej. Zobaczymy w ogóle, jakie inne Pokémon mogliśmy tutaj trafić. Może popłaczą trochę nad tym, czego nie trafiliśmy. Okej, Jigglypuff. Jest spoko. Nie jest to koniec świata. Teraz... Dobra. Czwarty... No, nie pokona nas. Będzie okej. Go rozwijmy sobie chyba na czysto. O nie... Dobra. Jednak nie. Idź klip. Nie mamy czasu na takie zabawy. Szkoda, że w tym momencie nie ma funkcji przyspieszania, że... Z drugiej strony... na luzie. Damy sobie radę. Ja będą te walki za długo trwały, to po prostu je wytnę jakoś. Dobra, Vice Grip. A, bo on Defense Curla użył. Dobra, czyli przeżyje tam. Chyba teraz będzie po nim. Ej, no, udało się. Okej. Jak my sobie radzimy? Teraz, o, Tosiek dostał 5. poziom i... idealnie. Ciekawe, w jaki sposób on ewoluuje w Mr. Mime'a. Przydał nam się ten Pokeball. O, wow, serio. Mogłem mieć Gudrę. Okej, zaczynam żałować. Gudra byłaby niesamowita. Dobra, zaatakujemy raz, zobaczymy co... O nie, on śpi przecież. A, nie jest koniec świata. Kurde. Mam nadzieję, że nie ma żadnych... mocnych ataków. Ostatnia próba. Dawaj. Nie chcę mi się do domu wracać, żeby ten... leczyć go. Dobra. Nie, nie, jednak jeszcze raz spróbujemy. Jest. I... a, dobra. Czyli jeszcze nie jest trująca. Bo ja pamiętam właśnie, Gudra jest trująca. Trujący smok czy coś. I... po prostu chciałem się upewnić, czy pre-ewolka też taka jest. Chyba, że kompletnie źle pamiętam, jak to wygląda. O, babu jeszcze mam. Akurat to jest na nas całkiem efektywne. Dobra, Vice Grip powinniśmy dać radę. Jeszcze czeka nas pojedynek z Hał. A, chyba przez to właśnie to przy... a nie, idealnie. Dobra, super. No, i to się też ma ten. Dobra. To jednak wracamy do domu się wyleczyć. Jest trochę tutaj zbyt niebezpiecznie. Ja chyba tam z drugiej strony mam jeszcze jedną trawę, która jest na innej ulicy. O nie, to Psydog. Jeżeli tam jest jeszcze inna trawa, to też się tam złapał Pokemon od razu. Cloud9, okej. A, zobaczymy. Fajnie było, gdybyś na 10 na przykład klik nauczył się jakiegoś elektrycznego ataku. On się przydało. Ogniste ataki obniżyły. To na nic nie robi. Vice Grip. Mamy całkiem spoko drużynę do obrony. Ciężko trochę u nas z atakiem, ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, damy sobie radę. Więc jestem póki co dobrej myśli. Pewnie do czasu zobaczę, jakie są zmiany z poziomem trenerów. Dobra, czyli tak, lecę się wyleczyć. Ting, 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 ting. Idealnie. O! Dostałem Pokeballa. Okej. Jak miło. Ale muszę tu częściej wracać. To jest bardzo spoko. O nie. More. Dobra, czy jednak nie. Nici ze złapania kolejnego Pokemona. Coś tam się chyba droga. Route 1. Tam jest trenerka. I za nią jest chyba kolejny route, jeżeli się nie mylę. O, Amorit. Kolejny dobry ten. Okej, czy nie trafiliśmy najlepiej, jak się dało. Confusion. O, nice. To jest przeuroczy. No, a co tak poza tym? Komentarze pod ostatnim filmem były absolutnie... nie wiem co powiedzieć na to. Może po prostu poproszę na przyszłość o trochę mniej przekleństw. Wiem, że jesteście wszyscy w szoku, że wciąż żyję. Pomimo, że przez 2,5 roku jakoś nie dodawałem nic nowego. Ale na spokojnie. Staram się po prostu trzymać to wszystko, wiecie. Kid friendly. Na pewno będzie trochę tego raz tego więcej. Mam kolejne jakieś pomysły, co bym chciał nagrać. Oby się udało ze wszystkim. Leader. Fajnie, bo ja bym dał radę skończyć tę serię jakimś cudem przed wyjściem Sword i Shield, chociaż to długa strasznie gra jest, ale świetnie by było, bo mega było zacząć nuzlocke od razu tak w ciemno, bez zaznajomienia się ze Sworda i Shielda właśnie. Dobra, na razie zmienimy się, chociaż nie, zmienimy to jeszcze inaczej. Dobra, tak zostawimy i po prostu się zmienimy. Dobra, ty jesteś trenerką. Ciekawe, co ona ma ze sobą, uwaga. Gdy oczy trenerów Pokémon się spotkają, trzeba walczyć. Cute. No, jednak w ostatnim odcinku myślałem, że zrobiłem randomowe Pokémony dla trenerów, ale okazało się, że nie. Co oznacza, że będzie na dłuższą metę trochę trudniej, I guess. Bo jakby oni mają określone dobre, silne Pokémony, a ja muszę sobie radzić z tym, z czym mogę. Teraz może ostro zaatakować. Dobra, nie, zmienimy się na Clipa i Clip sobie poradzi. Baiton Pass, o nice. Dobra, czy ucieka? Ha! Teraz w grze, na tym poziomie mieć takie ataki? O, Bannery. Dobra. Damy ci Vice Gripa. Charm. Okej, to nam obniży atak. Dobra, co ja mogę z tym zrobić? Dobra, zmienimy się na Tośka. I zobaczymy, co nam może w ogóle tutaj zrobić. Quick attack, okej. To może być mocne. I tak, to było mocne. No w sumie mogę potiona użyć. Dobra, leczymy się. Copycat. Nic nie zrobi. A nie! Użył swojego ataku ponownie. Ha! Ciekawe. Ja tymczasem rzucę sobie barierę. Nie. Zaraz. Tak, użyjemy Confusion. Boję się strasznie, żeby nie dostać się jakimś krytykiem. A, jeszcze Berry ma. No okej, to będzie trudna walka. Kurde, przydały mi się jakieś Berry. Dobra, Clip, ty będziesz musiał walczyć. Głównie. Ty wytrzymasz te wszystkie ataki. Copycat i co? Znowu będzie Quick Attack? Confusion! A, naszego użył ataku. Ale tam niewiele zada, no. To może nas zdezorientować najwyżej. Okej. Czy Copycat działa w nieskończoność? Ha, rzeczywiście. To jest często wykorzystywany cios, zauważyłem to raz w grze na początku. Ciekawe, czy to tak specjalnie, czy po prostu mi się trafiło, że mój Mime Junior to miał. Okej, dobra, to teraz powinien być koniec. Czyli zaraz pierwsza walka taka randomowa i już mam problemy. To będzie ciężka sprawa. Będzie trudna gra. Nie. Zostajemy. I rozwalimy jeszcze tą ledybę. Mach Punch! To mogło nam dużo zadać. Dobrze, mamy wysokiego defensa. czyli rzeczywiście są gotowi na wszystko. Okej. Zaczynam się obawiać, czy ja dam radę przejść tę serią. Zapowiada się strasznie dużo śmierci. Boj, to było ciężkie. Co ja teraz mogę zrobić? Wiesz, tutaj coś jest. Nice, ładny widok. Zaraz, czy to jest nowa droga? Nie. Czyli to jeszcze jest stara droga. I czy ja mogę... dobra, to jest trener. Czyli tu będą jeszcze stare Pokemony. Nie chce mi się wracać, więc się wyleczymy. I zobaczymy, co nas czeka w walce z tym dzieciakiem. Ale to się nie zapowiada zbyt kolorowo. Okej, czyli on ma robaki. Czyli Tosiek będzie problematycznie mieć tutaj. Nie ma jednego. Dobra. Tyle. Jezus, jaką z dupskiem na twarzy. Czy ja chcę go zaatakować? Nie, lepiej się zmienia. Nie ryzykować. Zero ryzyko. Jesteśmy w nuzlocke. O, no, właśnie. Jesus, ile to zadało obrażeń. Kurde, naprawdę się spodziewałem, że dostaniemy jakiś elektryczny atak do tego momentu. Byłby idealny na tego startera naszego rywala. Okej, nie jest źle. To poszło na pewno lepiej niż tamta walka. Tosiek na 8. I chcę się nauczyć Meditate. Co robił Meditate? Aha, atak sobie podnosi. To nam się nie przyda raczej. Ta, dobra, nie uczymy się jednak tego. Przyda mi się jakaś nowa droga. Cute. To the right, start it, wave goodbye, change positions. Stare at it. Dobra, popatrzmy się na niego. Okej. Cute. Okej, ale śmieszne. Tego nie było w oryginale. Ale to jest urocze. Cute. Ciekawe, czy może nam coś dać. Czy tylko to jest takie for fun. Okej, pożegnamy się. Ale śmieszne. Przeurocze. Ciekawe, czy jest... O! Będzie biegać za nami, ale to jest urocze. No chodź. No, pokaż mi, gdzie jest ukryty przedmiot. Czy to źle, że mój pierwszy pomysł to jest, że chcę jakoś wykorzystać tego Pokemona, żeby mi dał ukryty przedmiot? Nie, najwidoczniej nie ma nic takiego. Dobra, tutaj nie przejdziemy. I to cały czas jest ta sama droga. Kurde. Czy muszę sobie poradzić z dwoma Pokemonami? Oj, będzie nieciekawie. Pawniard, nice. Dobra, rzeczywiście jest masa tutaj dobrych Pokemonów. Z nim będzie problem. Jest metalowy chyba. Dobra, spróbujmy raz go zaatakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, on jest jeszcze dark. Spotkam chyba masę Pokemonów, których kompletnie nie pamiętam, albo nie znam, albo nigdy nie używałem. Tyle ich tutaj jest. Wbrew pozorom nie masz tak dużego doświadczenia. Przeszedłem każdą grę z raz i jakby zapominam od razu o nich. Więc będzie trochę zabawy z tym. Na przykład zapomniałem, że Pawniard jest częściowo dark. A darki są całkowicie odporne na psychiczne ataki. Muszę o tym pamiętać, bo jak w przyszłości trafimy, to może być życie lub śmierć po prostu, zależy od tego, co się stanie. Dobra. Chociaż tą walkę na pewno wygramy sobie. A nie bez problemów. Myślę, na jakim poziomie powinien być do tej walki z Hał, skoro to jest trudniejszy hak. Jakie oni przewidują jakby poziomy. A i to jest jeszcze trener. Dobra, chodź. Co ty to masz? Please battle me. Okej, dobra, walczymy. Jasne, czemu nie? Dajesz. Co ty tam takiego masz? Okej, jeden Pokémon. Damy radę. Nie zginę. Okej, mogę zginąć. Czy powinien być odporny, chyba że ma normalne ataki. Albo coś Darkness. Wtedy zginę po jednym ciosie prawdopodobnie. Dobra, próbujemy. Uwaga. Tosiek musi dać radę. Uuu, pięknie! One hit KO. Okej, to mnie cieszy. Tam... Ta poza tego dzieciaka jest po prostu straszna. Okej, czyli... Uuu. To są ci nowi. A więc... To nazywają festiwalem. No daj, ludzie się dobrze bawili. Nie powinni. Nie ma czasu na celebrowanie. Ciekawe, czyli to jest jakiś nowy zespół w Ultra. Tak, nie musisz udawać, że nie jesteś zainteresowany. Może festiwale nie są takie złe. The aura measurements are pretty high too. Fajna muzyka w tle. Tylko dzięki Blinding One. Ciekawe, o kim oni mówią. Blinding One. Czyli mają jakieś... Coś, jakiś związek. Ja wiem tylko, że są jakieś portale i będą one pootwierane. Okej, wyglądacie... To byście kompletnie byli z tej serii. To było strasznie dziwne. Nie rozmawiajcie z dziwnie ubranymi dorosłymi. Dobra. Teraz co? O, okej, to teraz żałuję. Rzeczywiście mogę ich złapać. Z drugiej strony to jest dobry Pokémon na trenowanie. No, dobić tak do 9. poziomu. Co tu mamy? Paralyze Heal. No, chyba spróbuję jeszcze tak powalczyć i... Pójdziemy na walkę z Hał. Powiem, że nas czeka. Tyle dobrze w tej grze, że nie muszę martwić się wcale o HM, że wszystko dostaniemy na tacy. Tosiek Junior radzi sobie świetnie, każdy go rozwala jednym ciosem. Teraz jeszcze gdyby tylko Clip się nauczył jakiegoś nowego ciosu, którym dobrze by mu szedł. Czyby teraz był poziom wyżej? Hut hut. A, jako że to jest szansa 1 na, nie wiem, 8000 czy jakoś tak. Jakby trafiło się przypadkiem, że trafimy jakiegoś shiny Pokemona, to mówmy się, że mogę go złapać. I nie muszę go zamieniać za nic, po prostu mogę go nawet złapać poza kolejnością i w ogóle, bo szanse są tak niskie, że po prostu to jest jakby nagroda dla mnie, jak mi się uda trafić. Pytanie, czy mi się uda. O, śpimy. Teraz jak mocno będzie ten tackle? Dobra, dam sobie 2 tury. Ale on coś nie lubi wstawać. Growl, ok, to mi nic nie zrobi. Błagam, wstań. Jest, ok. Już? Jest, idealnie. Dobra, czyli mamy 9. poziom. Teraz jak to zrobić? Czy zmienić się na klipa najpierw? Tak, tak zrobię. Zmienię się na klipa z przodu. Nie mogę się przyzwyczaić, że tak się zmienia teraz Pokémony. Ok. I lecimy do góry na festiwal. A szkoda, że tu nie ma gdzie złapać Pokémona. O, wow! Alolański Exeggutor! Ale oni wprowadzili dużo zmian w tej grze. Wszędzie są Pokémony. Nice! Strasznie poprawili grafikę. Region Aloli... Witaj, nie przywitam się z tobą wcale, po prostu zacznę do ciebie mówić. Region Aloli jest, składa się z 4 wysp. Każda wyspa ma swojego obronnego Pokemona. Dzisiejszy festiwal jest dla tych właśnie obronnych Pokemonów. Nazywam to festiwalem, ale taka mała rzecz. Można nas być wielu. A, można nas nie być wielu. Ale każdy z nas daje się wszystko. Okej, bardzo uroczo. Czy mogę sobie pochodzić, popatrzeć? Strasznie uroczo. Kurde, żeby można było jeszcze kogoś tutaj złapać. Ale świetna muzyka jest. Oni chyba nareszcie dali muzykę ze zwiastuna. Heja. Wow, to jest naprawdę o wiele lepsza gra. Okej, chyba jednak Ultra uważam za lepszą ten od zwyczajnego Sun i Moon. Okej, czy ona miała brata? To może się nam przydać kiedyś ta informacja. Cute, też miała chyba kota. Ciekawe, kto za... Czemu w JRPG-ach takie popularne stało się po prostu wchodzenie ludziom do domu i rozmawianie ze wszystkimi bez problemu? Czy to jest jakieś japońskie podejście, że wszystkie domy są otwarte dla wszystkich? Cute. Okej. Czy ja powinienem się wyleczyć? Czy mnie gra wyleczy? To jeszcze mnie zastanawia. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj do chaty. O nice, czyli Alola została zrobiona tak jak w Moanie opowiadano o tych ludziach. W sumie bo jest Alola na Hawajach jest wzorowana chyba. Albo na tych wyspach niedaleko Japonii. Że oni też właśnie pływali tak randomowo, jak dali radę, to ten... I znajdowali nową wyspę, to zamieszkiwali ją sobie i po prostu z czasem wysyłali kolejne osoby w podróż, żeby nowe wyspy osiedlać. Okej, jest hał. Jo, jak się masz, Rysownik? Myślałem, że nigdy nie dotrzesz. Ja i Rowlet czekaliśmy wieki. Kiot. Nikt ci nic nie... A, tak, nikt mi nic nie wytłumaczył rzeczywiście. Oh yeah! No to oczywiście ona ma ze sobą tego. Czy Nebby przypadkiem nie waży kilkaset kilo? No tak, festiwal walk Pokémon. Walczymy dla Tapu Koko, używając najlepszych ataków w tym przyjaznym wyzwaniu. Czy będziemy po prostu się bić? Ali nie lubi po prostu patrzeć, jak Pokémon się biją. Jak w sumie wszyscy ludzie by nie lubili w naszym świecie. Teraz tylko życzę nas, żeby wyleczyli. Tak. Idealnie. Czy jestem gotowy na walkę Pokémon? Jasne. Lecimy. To będzie dobry koniec odcinka. I hope. Dla każdego życia na naszych wyspach i dla tych, którzy podejmują się wyzwania wysp z szczęściem w swych sercach, modlimy się o Twoją obronę dla nich i wszystkich na Mele Mele. Niech ta walka Pokémon będzie ofiarą dla obrońcy naszej wyspy Tapu Koko. Czyli Hao jest wnukiem Kahuny, a ja jestem takim sobie nikim. Ale spotkałem Tapu Koko, więc mogę mu skopać tyłek. To jest takie urocze, że nasza mama nawet dotarła, pomimo że mówiła, że chyba nie da rady i zostanie rozpakować paczki. Mam ten wyraz twarzy, który mówi, że go zamorduje. On miał 2 czy 3 Pokemony, to mnie zastanawia. Chyba miał 2. Ale obawiam się, jak to wyjdzie. 3. O kurde, dobra, damy radę. Pichu. Nieźle. Jesteśmy, wytrzymaj na to. Klip. Dajesz. 7. poziom, okej, trochę może być ciężko, jeżeli będą kolejne coraz wyżej. Dajemy. Thundershock, nic nam nie zrobi, jesteśmy wytrzymali. Dużo nam zrobił jednak, jak pozorom. Ale my też nie mamy źle. Dobra, i kończymy walkę. Tail Whip, okej. Ta gra wygląda po prostu fenomenalnie. Jak na 3DS-a jestem absolutnie w szoku. Jak to wygląda dobrze. Czy chcę zmienić Pokemona? A, czyli nie powie mi, kogo on chce wrzucić nam. Dobra, idź Tosiek. Dasz radę. Kontra. Czekaj, co? Nidoran. Boj, to może być problem. Dobra, raz próbujemy. Nie będziemy mieć jeszcze żadnych trujących ataków, które będą dużo zadawać. Nice. Tak. To nic nam nie zrobi raczej. Jest ok. Czy ja chcę teraz użyć bariery? Tak, spróbujemy barierę dać. Wzmocnimy sobie trochę defensa. No i to dwukrotnie. Nice. On użył Focus Energy. Ale jesteśmy szybsi, chyba że ma quick attack. I kończymy walkę. Idealnie. Nie. Zostajemy. I Rowlet. O, Rowlet jest tylko na 8, okej. Czyli to ja przesadziłem, za bardzo się bałem o tą grę. Dobra, Confusion. Leafage, okej. To jest fizyczne czy mentalne? Dobra, jeszcze raz zaatakujemy i zmienimy się na klipa. For fun. A, dobra, czyli on ma berry. Ta, wolę nie ryzykować. Dobra, leć klip. To w sumie powinien dostać 11 poziom zaraz. Szkoda, że nie nauczyłem żadnego elektrycznego. Kurde, nie charge, co ja robię? Serio, co ja robię? A przynajmniej special defense'a sobie podnieśliśmy. W sumie nie pomyślałem o tym, że mogę tym special defense'a podnosić. Flinch, dobra. A, czyli ja próbuję teraz Astonishem za ten... załatwić. Okej. To się... Czemu mnie cały czas flinchuje? Już 4. raz. Okej, nareszcie. I Vice Grip. To nie zadaje dużo. Będzie ciężko. Dobra. Kurde, ale Astonish można dużo zadać dla Tośka. Boję się. Będzie problematycznie. Proszę, nie flinchuj nas. Krytyk. Błagam, niech ja to rzucę. Nie, nie dostałem krytyka. Dobra. Próbujemy. Tosiek, idź ty. Może jesteś szybszy. Najgorsze jest to, że Astonish jest duchowego typu. Dobra. Co ja mogę zrobić? Summary. Speeda, mamy 17. Nie chcę się leczyć, w sensie... Powiedziałem sobie, że będę mógł się tak zraz może wyleczyć w czasie walki każdej, takiej większej. Żeby nie spamować tymi potionami. Myślałem, że dam radę tego tutaj uniknąć, ale chyba niestety nie da rady. Nie chcę po prostu, żeby to się skończyło tak, że będę w Elite 4 po prostu spamować sobie te... Recovery, full restory. Podczas walk. Bo to te żadne te... Jakby nam to... tak, to by nas rozwaliło. I teraz zobaczymy, czy jesteśmy szybsi. Jak tak, to nie ma problemu. Byśmy i tak wygrali. No, wygralibyśmy. Niepotrzebnie się leczyłem. No nic. Przezorny zawsze ubezpieczony. I mam 11 poziom. O, i Thundershock! Kurde, czyli mogłem tak poczekać. Byłoby o wiele łatwiej. Boj, to było ostre. A tak, kolejna dobra walka. That was awesome! Tak, świetnie się walczyło, ale stres... O, i jest Tapu Koko. Może go też złapiemy? O, zapomniałem. Czas ci to oddać, Rysownik. Mówiliście niektórzy z was, że nie chcecie, żebym podkładał głosy, więc będę się przed tym wstrzymywać. Zastanowię się jeszcze, jak to zrobię. Chociaż Hulk Hogan był świetny. Z-Power Ring, dobra, czyli jesteśmy teraz oficjalnie Power Rangersem i możemy używać kryształów Z. Tak, Z Crystals. Potrzebujemy kryształów i będziemy wtedy używać mogli Z ataków. The Island Challenge? Tak, 4 wyspy. Muszę każdą odwiedzić i stać się najsilniejszym trenerem, championem, zamiast zdobywania odznak. Jest to trochę inaczej, to trochę działa. Tak. Jest to wyprawa, aby pokonać swoje własne limity, podążając przez Alolę i poznając nowe osoby. Great Adventure, ok. A, czyli akurat 11 lat. Pamiętam, jak były te czasy, gdy trzeba było mieć 10 lat, żeby zacząć chyba w Pokemonach wybyć, więc teraz 11 lat. Najstarsi nasi chyba trenerzy byli w Black and White, gdzie mieli chyba 14 albo 16 lat. Ale uroczy talizman. Ciekawe, czy rzeczywiście je sprzedają, można gdzieś kupić sobie, zawiesić. No, ale teraz już wszystko wiemy. Tak, Tapu Koko jest niesamowity. Tak jak i Nebby, który siedzi cały czas w torbie. Czyli chyba w kolejnym odcinku rzeczywiście będziemy wybywać już rzeczywiście w drogę. Znowu ci! To było zadziwiające wydarzenie. Festiwal celebrujący wyciąganie pełnej siły z kogoś. Wygląda na to, że dobrze się bawiłeś. Czy też chciałeś powalczyć? Nie bądź śmieszna. Jesteśmy tu, żeby zbadać i nauczyć się nowych rzeczy. Nawet z całą tą technologią nie możemy kontrolować Blinding One's Light. Światła oślepiającego? Blinding One oślepiające, tak? Znaczy muszą użyć siły. Ha. O co może chodzić? Czy oni będą podążali i oni mają kogoś, kogo nie mogą kontrolować. Potrzebują siły z Aloli. Honey, o, przeuroczy jest ten kot. Tak, teraz już wróciłem do spania i rano rzeczywiście zaczynamy całą zabawę. Za to, że tańczyła, idzie spać. Świetnie. Ciekawe, gdzie nasz ojciec jest? Czy coś jest o nim w grze kiedykolwiek wspomniane? Ojciec czy nie ojciec? Znowu odcinek potrwał odrobinę dłużej niż zakładałem, ale chciałem skończyć chociaż walkę z Hał, żeby coś się wydarzyło. Najwidoczniej nie da rady tego zrobić inaczej. A więc wiecie co, zanim odbierzemy kto to by było na tyle. Wydarzyło się niesamowicie dużo, a więc dzięki wielkie za wasze wszystkie komentarze. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie, zostawcie lajka. Nie wiem, dajcie znać na Twitterze, czy wam się podobał odcinek. Rzucajcie dalej propozycjami imion, jak widzicie, sprawdzam je. I... ej, jak myślicie, czy Sword i Shield dobrze wyjdzie i czy macie zamiar kupić teraz Switcha, gdy wyjdzie nowy model, o wiele tańszy, chyba będzie kosztować 800 zł. Czy to jest ten czas, gdy na razie wy również dołączycie do Nintendo i do Pokémonów i będziecie grać? Bo jeżeli tak, bardzo fajnie było z wami też czasami na jakichś streamach czy na czymś razem powalczyć w tych Megamax, czy jakoś tak w walkach, zawsze zapominam jak to się nazywa, Gigamax, jakiś Max. A więc to było na tyle, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!